Keramika Judaika, zrealizowany w marcu w Miejskim Centrum Kultury Klub Papiernik z dziećmi, młodzieżą uczęszczającą na zajęcia do klubu. Projekt miał na celu zapoznanie dzieci z historią Zabłocia poprzez zabawę. Wśród prac wykonanych przez dzieci przeważała budowla papiernik. Wieża w wykonaniu dzieci nabrała trochę innego wrażenia, jest bardziej kolorowa. Wszystkie dzieci chcą dalej robić pracę z ceramiki. Będziemy coś kontynuować. Były to dzieci związane z miejscem zamieszkania, z tematem. Znały te tereny, znały budynki, znały typowe budowle charakterystyczne dla tej dzielnicy. Dlatego może było im łatwiej coś od siebie, bardziej emocjonalnie do tego podejść, coś od siebie dodać. Dzieci są bardzo aktywne w klubie Papiernik, dlatego z zaplanowanych 12-15 dzieci miałyśmy grupę 33 dzieci, które no, bardzo chciały jednak przekazać coś od siebie na temat swojej dzielnicy. Także były to zajęcia łączące historię, tradycję tą lokalną z warsztatem, z działaniami plastycznymi, z warsztatami ceramicznymi. Udało się to jakoś połączyć. Nasza sugestia dotyczyła trochę rozwinięcia samej idei tych warsztatów. Miało to być w trakcie warsztatu, to po prostu wyszło, że nie będzie to tylko suchy warsztat, nie będzie to tylko zapoznawanie dzieci z historią. Chcieliśmy także, żeby dzieci coś oddodały do siebie i dlatego powstał jak gdyby podtytuł tych warsztatów Kolorowy Zabłocie. Dzieci wymyśliły swoje wersje kolorystyczne, elewacji tych no, historycznych budowli, ale jednak bardzo smutnych, jak chodzi o kolorystykę. W ich wersjach jest to zabłocie bajkowe, szalone, kolorowe.